No siema, kolejny filmik na moim kanale. Trochę spóźniony, ale to wszystko przez beczkę, którą tutaj trochę projektuję. I za chwilę mi tu wychodzą jakieś problemy. No ale co tu dużo mówić. Widzieliście na społeczności, jak jest. Jest susza, wszyscy wiedzą. Ogórki trzeba siać, buraczki. Wszystko w dalekim tyle, bo nie ma wody, nie sieje w ogóle, bo nie ma sensu, bo to i tak będzie leżeć w piasku. No ale już tutaj pomocnik się robi. Zaraz wam tutaj pokażę co i jak i będę opowiadał. Także ruszamy. Pomysł jest na beczkę, która będzie sama podlewać. Oczywiście wszystko będzie ciągnął dzik. I sama pompować wodę z jeziora, stawku czy coś tam. No oczywiście będzie można też wężem nalać tutaj zwykłym z wodociągu. Ale nie polecam tego robić, bo ta woda jest pitna, a nie do podlewania ogródków i pól. Jest zawór, są PCV-ki. Jak to będzie wyglądać? Tutaj już jest naspawane, to jest żeliwo, to też tak spaw jest, bo jest. Zobaczymy jak to będzie trzymać. Najwyżej potem się coś zrobi tu metalowego całego i się przycapuje, jak to się mówi. Są PCV-ki z dziurkami nawiercone. Wierto dwójka, 2,5 chyba, jak dobrze pamiętam. Tu mufa, to będzie mniej więcej coś takiego. Na 2 metry szerokości. I tutaj będą musiały łańcuszki trzymać to wszystko, bo to się nie utrzyma na pewno. Już sprawdzałem tak wodę, wlałem do tej rury, to nie ma szans. Tutaj mamy zmieniane i wtedy jeśli odkręcę to, to wezmę sobie tutaj taką zaślepkę i polewak z konewki. I to będzie bardzo dobre, no bardzo dobre, na pewno lepsze na buraczki, jak mam już rzędy, buraczki, ogórki, bo będzie punktowo lać tam, gdzie tylko trzeba wody. Między rzędami nie będzie podlewało niepotrzebnych chwastów, ale ja wiem, zdaję sobie sprawę, że ogórki ogólnie nie powinno, ogórków, nie powinno się tak podlewać, bo lepsze jest pod korzeń i mlanie, ale no niestety, nie można mieć wszystkiego. Tam, gdzie gospodarze, no niestety nie bardzo mam skąd pociągnąć wodę do podlewania takiego kropelkowego, no chyba, że z takiej beczki, ale to no naprawdę przerastają mnie te koszty tego i nie ma szans, żeby coś takiego zrobić. Także będziemy działać tak jak tutaj. Tak jak tutaj mówiłem, ma być pompa. Tu za chwilę jeszcze będę malował, bo tutaj było takie wzmocnienia. Bo troszkę mi się to tu bujało, teraz już jest dobrze. Zwykła spalinowa motopompa. Jakiś tam chiński silnik. Tyle dla mojej potrzeby to będzie trzymać, co to jest taka beczka 400 litrów. Napompuję w minutę, no niech półtora nawet, nie trzeba będzie wiaderkować. Całowniki 60, też jak dobrze pamiętam, chyba 60, już pomalowane dwa razy farbą minią czarną na rdze. I na to poszła niebieska farba. Tutaj jeszcze właśnie to muszę tylko pomalować. Tu ta pompa, na pompie siedzenie, wąż tutaj tłoczący, ssący gdzieś tam do komarka, nie no żartuję, ssący do wody 4 metry, myślę, że starczy, na tyle podjadę, bo dzik powinien lekko sobie iść z tym. Dlaczego nie chciałem większej beczki? Bo dzik będzie miał za ciężko z nią, no nie oszukujmy się, gdzie dzik na przykład 1000 litrów baniak, po prostym ok, fajnie, super. Jak już skręcasz jakiś ostry zakręt, no już nie bardzo, nikt mi nie powie, sorry, na dzikach już zjadłem zęby. 1000 litrów wody plus jakaś rama do tej przyczepki czy do czegoś, to już 1200-300 z tym, z kierowcą. Nie ma szans, nie ma szans. Czy są szanse, ale chyba, że na pół lać albo ten. Rama myślę śmiało wytrzyma taki ciężar. 400 litrów wody, nawet tam nawet nie wejdzie pewnie, bo tutaj o, będzie przelew jakiś czy tam. No ale mówię, niech jest te 400 kg wody, 50 kg beczka. Rama, kierowca, pompa z 30 kg. No tam niech jest 600 kg wszystko razem, no to co to dla dzika. To akurat myślę taki ciężar. Szpileczki, nówka, pomalowane felgi. Jeszcze prezentacja oficjalna z całym wszystkim osprzętem będzie jeszcze na kolejnym filmie. To jest taka zapowiedź. Ośka od korsy, zwężona, ucięta. Nie wiem czy będzie widać. Zwężona na 90 cm rozstaw. To prawie tak jak dzikowskie dziki, przeważnie na 80 są ustawione domyślnie, jak ja to mówię,
tam 75, no tutaj tak trochę ciężko by było. Mogłem jeszcze trochę bardziej tutaj pojechać, ale trochę się bałem, bo to będzie może też z wywrotnością, żeby było akurat tutaj na śruby. W każdej chwili można zdemontować na łapach. Także myślę, że powinno być elegancko, nie? No, co tu jeszcze dużo? Tutaj mam zaczep już przygotowany. Fachowiec drugi. O, kluczyk spadł. Fachowiec drugi, który tutaj też działa na podwórku, mi już ładnie zrobił. Zobaczcie, elegancko. Takie zaczepy można robić po prostu i sprzedawać na aukcji gotowe. Ciekawe, czy kupcy by byli. No, wszystko ładnie, pięknie jest tutaj. Cacy. Spawać tu się coś tak wytnie trochę, żeby chwycić coś takiego. Nie chcę go robić jeszcze, bo nie wiem, jak z tą pompą na długość będzie zaczepu, żeby tu się wszystko zmieścić, bo jeszcze tak na papierku miałem ładnie rozrysowane, że to wszystko wejdzie, ale wiecie, jak to jest, jak się projektuje, robi się coś z niczego, wychodzą problemy co chwilę, nie? No, tu sobie rzucam. No, niech leży, niech czeka na swoją kolej. Najgorzej będzie z tym połączeniem tutaj tego, z tym wężem, z tym tłoczącym. No, ktoś tam miał pomysł, żeby zrobić pompę z wałka od dzika, czy tam od Ursusa. No nie, no to by trzeba było mieć cały zaczep, tak jak od kosiarki, na wzór. Ja nie mam tego, bym musiał tu wszystko porobić, tak samo identyko, tu łamanie, wiadomo, wałek. No, dałoby się to zrobić, ale nie mam czasu, naprawdę nie mam czasu na coś takiego. No, nie mam jakichś tam hektarów wielkich, ale coś się tam bawię z tym, trochę zainwestowałem w tym ziemię, tam wiadomo, jakieś przygotowanie, trochę nawozu, trochę czegoś, obornika, położenie. A teraz się okazuje, że nie ma wody i co? Muszę coś tutaj zrobić, nie? Zawór tak jak właśnie, aha, jeszcze tu dwa cale, nie? Coś mi się tutaj nie trafiłem. Miałem przypasowane, że dokręciłem i było dobrze. I był u góry zawór, a teraz jakoś jest, że ten... A, już tyle tam. Niech będzie, nie? I co myślicie? Będzie działać? Elegancko, co? Uwaga! Widzicie siebie? Fajnie, co? No, dekielek też mam. Czyściutka jest, odkurzaczem ją wyczyściłem, żeby nie na mokro, bo to wtedy się przykleja, żeby mi tych dziurek nie zaklejało. Tu pokazuje, nawet tabliczka jest napisane, 52 kg beczka. 1250 zł kosztowała. Nie wiem kiedy, czy to teraz takie ceny są, ale mi się wydaje 800 czy 900 taka beczka nowa. Dlatego kupiłem używkę za 200, no. To mi tam starczy, nie? Filmik ten nagrywam tak na szybkości i też pewnie będę go tak montował, także wiecie, nie nastawialiśmy się tutaj na jakąś niewiadomą jakość, jakieś tam wielkie informacje dodałem po prostu, by pokazać, że coś się dzieje, że coś robię i że po prostu nie mam czasu, żeby, bo tu wiadomo, w międzyczasie jakieś króliki, jest też zwykła praca, jeszcze to, a wiecie, jak jest z tym nagrywaniem filmików, to się tak fajnie nagrywa, najlepiej by ktoś to robił, nie, za nas, a tak to trzeba wziąć kamerę, nagrać, przetena, tutaj coś potrzeba, trzeba gdzieś pojechać po coś i tak w kółko coś. Jak myślicie, rama wytrzyma? Mi się wydaje, że solidna. Kurde, elegancko. Ogólnie taki sam cołownik ma przyczepa od Ursusa, P308 przyczepka, nie? Takie same cołowniki, tylko ona ma tutaj przerwę zrobioną, tak są trochę dalej, nie? No, tutaj takie coś, nie wiem, jakby klejone. Opony też, koła od Corsy, nowe szpileczki. Myślę, że to powinno trzymać. Dobra, to chyba wszystko, co? Także widzimy się na ostatecznej prezentacji. Myślę, że jutro już przyjdzie pompa do mnie. No to znaczy dzisiaj, ten dodany filmik jest co dziś, no to pewnie jak będziecie go oglądać, ten film, to już możliwe, że pompa będzie u mnie. I zobaczymy, najwyżej coś dodam na społeczność, że już doszła. Jestem ciekawy, jak to tutaj będzie się mieścić. Myślę, że to tak gdzieś tu może być. Tu jeszcze nogi, tak żeby się nie okazało, że zrobiłem zaczep za krótki, bo będę musiał beczkę przesuwać albo coś. Nie, no chyba nie będzie tak źle. No, tak to będzie wyglądać z tego, z jazdy. O, zobaczcie, elegancko. Tu sobie lukniesz, aha. Mam tyle wody, tyle. I podlewasz, nie? Miejsce do pobierania wody jest. Jest kilka miejsc opcjonalnych. Jakby ktoś tam miał jakiś problem, to są prywatne miejsca, w którym nikt nic nie powie, że bierzesz wodę, także to wszystko. Dobra, wiecie wszystko. W takim razie widzimy się następnym razem na oficjalnej prezentacji.
Także do usłyszenia, cześć, siemanko, piszcie co i jak wam się podoba i na razie, cześć.